dzisiaj mówić o pewnym szczególnym słowie, bardzo osobnym słowie, które jednak w języku bywa umieszczane obok najbliższych nam innych słów. O słowie osoba. Sami jesteśmy przecież osobami, występujemy we własnej osobie. Często używamy tego słowa niezupełnie świadomie nawet. Kiedy na przykład mówimy, że ktoś jest osobą towarzyską, to używamy tego słowa w gruncie rzeczy niepotrzebnie. Moglibyśmy powiedzieć, że on jest towarzyski. Mówiąc o sobie, mógłbym powiedzieć, jestem na przykład lekkomyślny albo jestem tolerancyjny. Tymczasem często mówię, jestem osobą lekkomyślną, jestem osobą tolerancyjną. Co robi tutaj ta osoba? Otóż powiedzieć o kimś, że jest towarzyski, może to jest za dużo, może to za szybko. Dlatego nazywamy go osobą, a ta osoba jest towarzyska. Osoba jest towarzyska, a on tą osobą jest. Można by powiedzieć, że ta osoba jest między nami, a tą właśnie cechą. To jest jedno tylko ze szczególnych użyć tego słowa. Kiedyś osoba znaczyła przede wszystkim postać, kształt. Mówiliśmy, że ktoś występował pod jakąś osobą albo w jakiejś osobie. Na przykład pojawił się szatan w osobie psa czarnego najczęściej. Dzisiaj to znaczenie jeszcze czasem się pojawia, kiedy mówimy, że ktoś wystąpił we własnej osobie, tak jakby mógł występować w jakiejś innej. Prawdopodobnie nie może, ale podkreślamy w ten sposób, że to był on i nikt inny. To znaczenie, osoba to postać, to kształt, już zostało dzisiaj raczej bardziej zapomniane. Częściej myślimy o osobie jako personie, jako jednostce ludzkiej i mamy różne oficjalne określenia, właśnie osoba oficjalna, na przykład osoba urzędowa, osoba prywatna, osoba prawna, osoba duchowna, osoba towarzysząca. Słyszymy w tym pewien odcień urzędowości. W języku urzędowym ta osoba właśnie występuje i myślimy, że może osoby, które też zresztą, kiedy przychodzi nam do liczenia, ludzi nam się nasuwają na myśl, pierwsza osoba, druga osoba, trzecia, czwarta, 15 osób tam było i tak dalej, że może o to przede wszystkim chodzi, że to jest urzędowe. A z drugiej strony mamy takie poczucie oficjalności tej osoby. O, osoba to coś pewnie ważnego. No i jeszcze w innych znaczeniach używamy tej osoby, na przykład kiedy już myślimy tylko o sobie, tak też o tej osobie, osobno sobie myślimy. Ciekawe, że słowo osobno jest bardzo bliskie słowu osoba, no bo przecież każda osoba istnieje niejako z osobna. Słowo osobiście, którego ja niestety nadużywam i dlatego właśnie chciałem się tą osobą zająć, oznaczać może dwie rzeczy. W pierwszym przypadku osobiście może oznaczać, może występować w czyimś mówieniu, w mówieniu kogoś, kto siebie traktuje trochę nadmiernie poważnie. Mówi, ja osobiście to na przykład zrobiłem, byłem tam osobiście. No to nie jest specjalnie ciekawe. Ale też często stosujemy to słowo, żeby pokazać, że nasz stosunek do czegoś nie musi być obowiązujący. Ja osobiście tak uważam, ale wy uważajcie jak chcecie. Co do mnie osobiście, to ja się z tym zgadzam, ale wcale nie wszyscy z tym się zgodzić muszą. Stąd też to osobiście może być czasem bardzo dużo i bardzo wysoko, a czasami skromnie i zupełnie naturalnie. Mamy taki stosunek do osoby, do własnej osoby zresztą także i pamiętamy też, że to słowo daje początek wielu innym bardzo osobliwym słowom, no chociażby osobliwy. Osobliwy to chyba nie najlepszy, albo nawet określa tak inne. Jeszcze są rzeczowniki określające osoby tak jak osobistość. No osobistość to ktoś bardzo ważny, a osobowość, no trzeba mieć osobowość, mówimy, a czasem dla skrótu nawet mówimy, że ktoś to jest osobowość, a więc indywidualność, ktoś wyjątkowy, ktoś, kto ma takie cechy, jakich ktoś inny zupełnie nie ma i mieć nie może. To już jest osobowość. Być osobistością, wspaniale, być osobowością, znakomicie, ale niestety można być także osobnikiem, czyli indywiduum. Taki osobnik to najczęściej ktoś podejrzany, trochę szemrany, niespecjalnie chcielibyśmy być osobnikami. Ja osobiście tak przynajmniej uważam. I z osobą można bardzo wiele jeszcze zrobić. O osobie można jeszcze wiele osobnych, osobliwych spraw. Można tutaj przypomnieć, można wiele sądów jeszcze wygłosić, ale do swojej osoby jesteśmy przyzwyczajeni najbardziej, może tak bardzo, że nie powinniśmy często tego słowa używać.